Mateusz Szpakowski, czyli Szpaku. Jeden z wielkich odkryć 2017 roku. Młody kot, który jeszcze dużo namiesza na scenie. Ja jestem Ritek i zapraszam was do odcinka pod tytułem Czy wiesz, że Szpaku? Młody kot, bo 23-letni raper pochodzący z Mrogowa, który coraz bardziej zdobywa rozgłos i miesza na scenie. Wielki hype na Szpaka zaczął się jego dołączeniem do BOR. Mateusz leciał na takich wytwórniach jak ALC, czyli Alchemites, na swoim własnym kanale Młody Simba i obecnie na BOR. Z numeru na numer robi coraz większy progres. Jego statystyki, takie jak wyświetlenia, idą coraz bardziej w górę. Szpaku bajka na bicie od 2K'a. Jego pierwszy solowy numer na BOR, mający już prawie ponad 7,5 miliona odsłon. Widać po nim, że jest naprawdę szczerym gościem z ogromnym potencjałem. 30 października 2017 roku zaczął się robić spory szum w stronę Szpaka po tych słowach, które nawinął w kontroli jakości na ficie u Palucha. Mam więcej jointów w kielni niż jank multidreadów na łbie, auto samo zmienia biegi, jak w gaczach wiozę paczkę. Ale Michał spokojnie wyjaśnił to w wywiadzie. Jointów w kielni niż jank multidreadów na łbie, auto samo zmienia biegi, jeśli w gaczach wiozę paczkę, no wiesz. I to jest tyle, ale widzisz, że to jest to, zaraz, sorry, że ci tak wbiłem się spoko. W zdanie, że... I to jest, no, no, mów. Że to jest wszystko. Tak, to jest wszystko, jeżeli mówimy o Young Multim, nie? Tak. Bo później są, faktycznie, są jakieś pociski, ale te pociski bardziej są skierowane, wiesz, do bajkopisarzy, ale to wiesz, no, bajkopisarzy to cisnęłem już na bajce, tak. No. Mi się wydaje, że nawet Young Multi, no, nie jest jakoś obrażony na mnie za te wersy, a jeżeli jest, no to kurwa, no, może do mnie napisać, wiesz, na mój profil, spoko, możemy się zgadać na jakieś piwko, cokolwiek, nie mam z tym problemu żadnego, wiesz, nikt mu krzywdy nie zrobi. No właśnie, bo to tak to mogło wyglądać, o tym twoim imidżu jeszcze za chwilę patrzę, imidżu. Wszystko jest muzyką, nie? Jeżeli, wiesz, ludzie się tym bawią, słuchają Young Multiego i, wiesz, cieszą się przy tym i spoko, no, przecież nie będę, wiesz, hejtował ich z tego powodu, tak samo jak mój ziomek, no, Gumiś, którego poznałeś, jest wielkim fanem LSO, ciągle katuje te kawałki, ma nawet wydziabane na łapie CMZ, wiesz, a ja na przykład nie jestem fanem i przecież mu nie zabronię tego słuchać, nie? No, przecież to... Pierwsza płyta rapowa, którą Michał przesłuchał, była płyta Słonia, Chore Melodie. Od tej pory, jak to powiedział, zakochał się w tej muzyce, gdzie przed tym nie był jej zwolennikiem. Swój pierwszy kawałek, jaki nagrał w życiu, od razu opublikował do internetu. Nutę nazywa się Szpaku za ścianki. Wstawił ją 3 listopada 2015 roku. Są kiedy bandany, mieć hajsy, nie plany, problemów tu tyle, co montany. I co tuż działamy, se sami to mamy i wszystko się zgadza jak many. Hajsuwany, muszą wieść mi go, drobne kurwa, no to jebać to. Chłopaki z bloków chcą Jordynowe, dupki fochów na mnie stroją, ziomek. Kleim ciągle coś na blokach, czy to topy, czy czteropak. Ja to ziomal, dobry chłopak, trzymam język za zębami. Każdym dobrym bratem bita graba, opór z waszym marnym składem nie podbijaj, no bo pochuj, chcą błyszczeć. A wy dajcie znać, czy lubicie Szpaka i jego rap. Mi osobiście mega siada i czekam na kolejne kawałki. Dajcie też znać, o kim chcecie kolejny odcinek, czy wiesz, że. Możecie też zostawić łapkę w górę, jeżeli się spodobało, albo w dół, jeżeli nie. Suba i jakiś miły komentarz, to przypnę wam serduszko. A ja się z wami żegnam, widzimy się już niebawem. Cześć!